Nagrywam to drugi raz, ponieważ moja kamerka w telefonie postanowiła mi zrobić psikusa i nagrywać przednią kamerką, a nie tylną. Moi drodzy, byłem w środę na filmie Five Nights at Freddy's lub jak kto woli 5 koszmarnych nocy, w ogóle nie wiem kto ten tytuł wymyślił, to już jest dla mnie minus, nie? Jakby nie posiadam takiej wiedzy, żeby robić recenzję filmu, pomimo tego, że wiele filmów obejrzałem, takich bardziej science fiction niż horrorów. Jedyny horror, jaki oglądałem i to nie w całości, to był piątek 13, to muszę się przyznać do tego. Uważam, że dobrze zrobiłem, że poszedłem na film. Wiadomo, są różne spory w internecie, że jedni mówią, że film wyszedł tak średnio, drudzy mówią, że to w ogóle nie zgadza się z fabułą FNAF-a, inni mówią, że film wyszedł tak zajebiście, że nawet poszliby drugi raz i ja należę właśnie do tego trzeciego grona. W przyszłą sobotę, lub nawet w tą sobotę, nie wiem kiedy ten film wyjdzie, ale w sobotę idę jeszcze raz, bo dla mnie, według mnie ten film wyszedł tak zarąbiście, że jestem po raz pierwszy w życiu pójść drugi raz na ten sam film do kina. Dlaczego to się dowiecie po prostu w sekcji spoilerowej, ale... Chciałbym wam powiedzieć, że na wstępie, że... Wypierdoliło mnie z fotela i to nie raz. Wywaliło mnie tak z fotela, że normalnie siostra musiała mnie uspokajać, no przy niektórych scenach, no... Były naprawdę sceny, w których wypierdoliło mnie z fotela. Co mnie zaskoczyło, zasmuciło? Wydaje mi się, że byłem chyba jedyną osobą w sali, która się aż tak jarała tym. Żadnych aplauzów nie było. Nie było żadnego, wiecie, wow, czy śmiania się, czy czegoś, nie? Tylko ludzie siedzieli cicho, jak na pogrzebie. No, nie licząc osób za mną, które komentowały, że nie wiem, Freddy coś tam, że to jest Freddy, to jest Bonnie, to jest Chica, no dziewczyny sobie tam gadały. I nie spotkałem się z takim towarzystwem, tak jak w przypadku ludzi, nie wiem, z Krakowa, czy z Warszawy, Poznania, że po prostu ludzie sobie malowali twarze na postacie danych animatroników. Spotkałem chyba jedną lub dwie osoby, które pomalowały sobie twarz na Freddy'ego. Jedna osoba właśnie na Freddy'ego, a druga chyba na Foxy'ego. Czy tam jedno? Nie pamiętam już, ale... No i była też druga osoba, która miała plusz Foxy'ego, takiego cuteśnego, fajnego, nie? Takiego słodziaka miała fajnego. No i... To jest smutne, że... Tydzień od premiery tak naprawdę... Ludzie nie mieli takiego vibe'u jak na początku. To jest dla mnie smutne. No chyba, że ktoś wtedy był drugi raz, to okej. Ale no... Szkoda, że tu w Szczecinie nie było takiego, wiecie, takiego vibe'u, takiej energii, ekspresji, że mogłeś normalnie wstać z fotela i klaskać, nie? Bo jakbym ja sam wstał, to pewnie ludzie by się na mnie patrzyli i powiedzieli: wypierdalaj z sali, bo zagłuszasz seans, nie? Przeszkadzasz po prostu. Ja bym się z tym zgodził. Są sceny dla mnie w tym filmie, które nie były do końca dla mnie zrozumiałe, przez to, że nie siedzę za bardzo... że nie śledziłem aż tak dogłębnie fabuły FNAF. Wiadomo, ja książek nie czytałem wcale. Fabułę FNAF przeanalizowałem tak naprawdę do momentu, że Afton wskrzesza się, kurwa, praktycznie co każdą grę. Fajne jest to, że ten film jest połączeniem pierwszej i trzeciej części gry. No, mamy tego Mike'a, mamy tego Springtrapa, co był w zwiastunie. I to było fajne. Minusem też dla mnie w tym filmie jest to, że nie było pokazanych aż takich drastycznych scen. Halo, to jest horror. To jest horror, tak? Według mnie, no, powinny być pokazane takie drastyczne sceny, jak na przykład, nie wiem, przepołowianie czyjegoś ciała. Okej, było to w jakiś tam sposób pokazane, ale nie aż na tyle, żeby, nie wiem, były pokazane jakieś tam jelita czy inne wnętrzności, ale to mimo wszystko było dobrze pokazane, na tyle, że widz mógł się domyśleć, co zostało dokładnie zrobione i to zarówno ma... Te sceny mają zarówno swój plus, jak i minus, tak? Był też według mnie taki motyw... Relacja brat-siostra, nie? Jakby wiecie, no w każdym rodzeństwie zdarzają się kłótnie.
Zwłaszcza jak starszy brat się tobą zajmuje. No to też dla mnie było takie słodkie, że właśnie taka relacja się odbyła. Mimo wszystko jestem bardzo pozytywnie zaskoczony odbiorem przez widownię. Przez samą widownię jako taką. Nie mówię o ogółem, o ludzi, którzy byli ze mną na seansie, tylko ogółem, że na Rotten Tomatoes na ten moment chyba jakieś 94% pozytywnych opinii jest, jeśli chodzi o opinię widowni, a krytycy, no to tak średnio bym powiedział, no ale jak kto woli. Scott wyraźnie powiedział, że ten film nie jest dla mas. Ludzie z zewnątrz, którzy mieli styczność z FNAF-em, nie wiem, tylko raz, albo w ogóle nie mieli z nim styczności, to nie będą wiedzieli w ogóle, o co chodzi. No ten film jest po prostu dla fanów. Dla nas, fanów, tak? I ja się czuję fanem, bo siedzę w uniwersum FNAF-a już od 8 lat. Nagrywam filmy ze FNAF-a. Miałem faktem dużą przerwę od Five Nights at Freddy's, ale jak wyjdzie Help Wanted 2, to i tak siądę do tego. To już jest gwarant. No chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę były sceny, które oddają, no jakby kurwa, cały film dla mnie oddaje. Przez większość filmu jarałem się naprawdę tak, że aż normalnie dupa mi wypierdalała z pokoju. Ja normalnie myślałem w pewnym momencie, że tak eksploduje, że wyląduje na suficie. Siostra mnie aż musiała uspokajać, która była ze mną na seansie. I no troszeczkę no szkoda, że byłem jedynym, który tak mocno się jarał. Ale wracając do omówienia tego wszystkiego, no to uważam, że film naprawdę bardzo dobrze wyszedł i zasługuje na takie solidne 9 na 10. Bo naprawdę, no... oddaję ten film. Ja, jako, że ja bardzo lubię... Bardzo lubię, to jest za dużo powiedziane. Ja lubię FNAF-a, ja zawsze lubiłem Foxy'ego. To... uważam, że ten film tak oddaje na tyle, że te 9 na 10 jak najbardziej jest zasłużone. Jest tych momentów w tym filmie, które zaniżają ten poziom, ale to są takie malutkie momenty, które właśnie przed chwilą powiedziałem i które zaraz powiem właściwie teraz w sekcji spoilerowej, więc drogi widzu, jeśli nie widziałeś jeszcze filmu albo uważasz, że ten film jest tak do dupy, że nawet na niego nie pójdziesz, to radzę ci wyjść w tym momencie i wyłączyć po prostu ten film i nie wracać, albo wrócić po filmie, po obejrzanym filmie w kinie. Kurwa mać. Po prostu kurwa mać. Scena. Pierwsza scena, prolog, no wiecie, idzie se gościu, biegnie, ucieka przed animatronami, nocny stróż, nie? Generalnie sekwencja nocnego stróża zajebista. Co się dzieje na końcu pierwszej sceny? Chłop ginie. W ciele, a raczej w kostiumie chyba Freddy'ego. I tu się zaczyna cała akcja. Mamy Mike'a, który jest ochroniarzem na początku filmu jest ochroniarzem w galerii handlowej, jak dobrze widzieliśmy wszyscy. No i dostaje pracę jako nocny stróż we FNAF-ie. Zauważmy jedno. Mike stracił brata. Miał siostrę Abby. Tak? Dla tych, którzy nie rozumieją i nie oglądali filmu Elevena, to wam tutaj też przytoczę, że w tym uniwersum, filmowym uniwersum, Mike nie jest synem Aftona. Nie jest. A kto jest dzieckiem Aftona? Vanessa. Co mnie już w ogóle totalnie zmiotło z planszy i nie zrozumiałem akurat tej sceny. Dlaczego ona jest synem Williama Aftona? Potem Eleven mi to wyjaśnił. Ale jakby no... ci, którzy widzieli i nie oglądali filmu Elevena i nie zrozumieli też tej sceny jak ja, dlaczego Afton zatrzymał się, jak przeczytał imię Mike'a, to nie dlatego, że... You are my son? Nie. Tylko on doskonale wiedział, że
że zabił mu brata. Uprowadził i zabił mu brata. No ale to jest jedna z tych sekwencji, która została właściwie wyjaśniona w tym filmie, tak? Druga sprawa. Dzieci. Dzieci, które stopniowo pojawiały się w snach... Dzieci, które stopniowo pojawiały się w snach Mike'a. Najpierw był Garrett. Piknik z rodziną, rodzicami był Mike i Garrett, którego uprowadzono. Potem w dalszym ciągu, w dalszej części tego snu, mamy piątkę dzieci. Piątkę dzieci imitujące główną czwórkę i jedno główne dziecko, które rozmawiało z Mike'iem. I... Początkowo też myślałem, że to Freddy, ale coś mi się nie zgadzało. Chłopiec miał kapelusik jeden na sobie, taki z tyłu chłopiec, taki czarny. Znaczy... A, no, wiadomo jaki, no. Innego koloru skóry. Miał kapelusik i to on imitował Freddy'ego. Kogo zatem imitował ten blondynek? Odpowiedź macie u Elevena. Ale wam też przytoczę, This is Golden Freddy. Sceny, które wywarły na mnie takie mocne wrażenie, że aż wypierdzielało mnie z tego fotela, no to na przykład sceny, jak po raz pierwszy pojawiły się animatroniki. Jak one zaczęły się ruszać. Co się działo podczas nocy. Sposób wyglądu tych animatroników jest naprawdę mega zajebisty. Jakby nie myślałem, że w roku 2023 CGI może zrobić coś takiego. I te animatroniki naprawdę wyglądały jak żywe. To było coś pięknego. Mamy scenę, w której przychodzi Max, jej brat i paru tam kumpli, żeby upierdzielić Mike'a. Żeby ciotka Mike'a i Abby dostała Abby pod swoją opiekę, tak? Scena, którą uważam za taką, która powinna być bardziej drastyczna, bardziej drastycznie pokazana, a nie tak Marvelowo bardzo. Bo Marvel też lubił mocne sceny, tak? Oni lubią też takie mocne sceny, wiecie, z jebnięciem, tak? Nie pokazując jakiejś tam, nie wiem, części ciała, środków, wnętrzności ciała, nie? No tutaj też to nie było pokazane, ale... To było tak dobrze pokazane, jak Freddy przepoławia to Max na pół, że można to uznać za to, że to mimo wszystko bardzo dobrze wyszło i to też mnie wypierdoliło z fotela. Bardzo piękną sceną było to, jak Abby zaprzyjaźniła się z animatronikami. Wiadomo, w filmie Vanessa powiedziała, że w tych animatronach nie są tylko dusze dzieci. Tam są ich ciała. I te dzieci w jakiś tam sposób są kontrolowane przez Aftona i to doskonale mogliśmy usłyszeć, ale wiadomo, na dorosłego rzucą się. Bo zawsze dorośli są ci źli i w ogóle coś złego robią. A Abby jak spotkali, no to wiecie, dziecko dziecku nic nie zrobi, dobrze się bawią, mają taki zajebisty vibe i w ogóle. I tu przechodzimy do takiego momentu, w którym mamy całą tą fabułę. Mike zaprzyjaźnia się z tą Vanessą. Potem się okazuje, że te dzieci chcą Abby, żeby dołączyła do nich. No smutne jest to, no najbardziej mi było szkoda tej całej Abby, no bo to jednak jest dziewczynka, to jest dziecko małe i... Jakby ona nie zrobiła nikomu nic, a i tak chcieli ją zabić, nie? No wiadomo, to były opętane roboty, którymi sterował Springtrap. Znaczy William Afton, tak? Jeszcze w kostiumie Spring Boniego w tym filmie. Co jest najlepsze. Jakby kurczę, no. Wiecie, rozbiła mnie scena, w którym okazało się, że Vanessa. Znaczy, okazało się, nie okazało. Bo na początku myślałem, że ona będzie tą złą i ona będzie chciała Mike'a zabić, żeby pozwolić animatronom zabić Abby. Tak się na szczęście nie stało.
uratowała zarówno Mike'a, jak i Abby, co jest... Co ludzie już mogli ją przekreślić po tym, jak ona powiedziała, że jest córką Aftona. Ale według mnie to, co zrobiła pod koniec filmu, jest jak najbardziej zajebistym odkupieniem tego, że jest w ogóle jego dzieckiem. I przechodzimy do części Spring Bonniego. Jakby kurwa. Mamy scenę, nie? Jakby kurwa, nie potrafię wydusić z ciebie słowa, bo jest tam tyle rzeczy do opowiedzenia. Wszystko Eleven już za mnie tak naprawdę powiedział. I nie wiem, co tak naprawdę mam powiedzieć. No, wchodzi ten Springtrap. Ja wypierdalam z fotela normalnie, bo widzę Springtrapa. Jeszcze bardziej wypierdala mnie z fotela w momencie, kiedy William Afton mówi znany nam wszystkim tekst: I always come back. Kto by się spodziewał, że taki easter egg będzie w tym filmie? No kurwa nikt. Też najlepsze jest to, że ta Max i jej brat i tam cała reszta byli normalnie włożeni po ich zabiciu. Po ich zabiciu byli normalnie włożeni w kostium innych animatroników. Zauważmy, Shadow Freddy. Max była włożona w kostium Shadow Freddy'ego. Tak jak mówiłem, ja za bardzo nie śledziłem FNAF-a w roku 2014. Zacząłem tak bardzo śledzić we FNAF-a tak 2015-16. Więc dla mnie do pewnego momentu fabuła FNAF-a była w chuj niezrozumiała. Ale między pierwszą a drugą częścią pokazywał się na teaserach Sparky, czyli pies animatron. I co najdziwniejsze, brat Max był właśnie wsadzony w Sparkiego. To jest też taki ciekawy easter egg nawiązujący do starych czasów FNAF-a. Tak jak mówiłem, uważam, że cała fabuła została bardzo świetnie wyjaśniona w tym filmie i jeżeli twierdzicie, że ten film jest do dupy, bo nie zgrywa się w ogóle z grą, bo Mike był synem Williama Aftona, a Vanessa nie wiadomo tak naprawdę kim była, bo ona była Vani i w ogóle, no to jesteście w błędzie, bo naprawdę ten film oddaje. Najbardziej, co mnie jeszcze zamurowało, to scena znana nam z FNAF-a trójki. Ci, którzy widzieli, no to wiedzą. Mogę wam opowiedzieć z mojego punktu widzenia. No mamy ten moment, w którym okazuje się, że te dzieci są sterowane w jakiś tam sposób przez Aftona. Prawdopodobnie tymi rysunkami. Co można było wywnioskować. Było powiedziane, że Afton steruje tymi dziećmi. Te dzieci nie pamiętają momentu, w których ich zabito i wpojono im, że to ludzie, dorośli są źli, a dzieci nie. I że Springtrap jest tym dobrym, dobrodusznym króliczkiem, który opiekuje się tymi wszystkimi miśkami. No i bardzo dobrze, bo te rysunki odzwierciedlają cały ten... Te rysunki odzwierciedlają cały ten przyjazny vibe dla tych dzieci, przede wszystkim dla tych dzieci, które są w strojach animatronów. I bardzo dobrym ruchem było to, że Abby pokazała, jakim potworem jest Afton, co on zrobił. Przypomniała im, jak to się stało, że oni znaleźli, że te dusze się znalazły w strojach tych animatroników. Narysowała Aftona w stroju Spring Bonniego, który zabija te dzieci. I tym sposobem mamy scenę, która jest zwieńczeniem całego filmu, jak i fabuły FNAF. Czyli te animatroniki, ta czwórka animatronów rusza w stronę Springtrapa, Spring Bonniego, który zostaje zaciągnięty do kuchni, ale zanim zostaje zaciągnięty do kuchni, no to wiadomo. Panczyk
i springloki się zatrzaskują. Co jest w ogóle też kuriozalne, że pomimo tego, że te springloki mu się w żebra tam zaczęły wbijać, to on jeszcze potrafił ręce podnieść i powiedzieć I always come back i założyć maskę i jeszcze spierdalał, nie? Ale to już okej, okay, dobra. Spoko. Miejmy to za sobą, przebolejmy to. To jest też minus tego filmu, że okej, okay, no może jeszcze ręce podnieść, nie? Jakby doktorem, lekarzem nie jestem, nie? No, nie wiem jak to działa, ale zaciągnęli go potem do kuchni i on umierał tam. On umierał tam, no wiadomo, no szkoda, że tam nie było private roomu jak we FNAF-ie trójce oryginalnie. Ale to i tak jest dla mnie, według mnie, zwieńczenie całej historii od FNAF-a 1 do FNAF-a 3. I to zostało pięknie pokazane. Tak jak powinno być. Oczywiście nie licząc The Bite of 23, nie? Bo to już w ogóle jest piękna scena, nie? Przegryziona Max na pół to jest najpiękniejsze ugryzienie od 83 roku, jak Fredbear ugryzł małego Evana Aftona w płat czołowy i umarł. Co by tu jeszcze powiedzieć? Gadam od 25 minut i nie wiem co powiedzieć jeszcze, no jest tyle do omówienia, że naprawdę jestem w stanie po raz pierwszy pójść drugi raz na jakikolwiek film. Na jakikolwiek film jestem w stanie pójść drugi raz do kina i dalej mieć ten sam vibe. W sobotę idę jeszcze raz i jestem ciekaw, czy będę miał dalej ten sam vibe, czy będzie mnie wypierdalało z fotela. Wydaje mi się, że tak, bo jakby kurde, to jest zajebisty film. W ogóle, co dało się zauważyć, ja na internecie już nawet patrzyłem, w różnych kinach w Polsce kategorią Five Nights at Freddy's jest horror, a zarazem komedia. No wiadomo, ja przed filmem nie doświadczyłem tego, jakoś nie spoglądałem na kategorię tego filmu, ale dlaczego komedia? Postać Dołga, kurwa. Nie no, chłop mnie tak rozwalał, on by taki... Ale co? Nie, kurwa. Nie no, chłop mnie tak rozwalał, że to jest po prostu... Kto by pomyślał, że śmieszność w horrorach też może być? Nie no, postać Dołga to jest po prostu najcudowniejsza... Najśmieszniejsza postać, jaka może istnieć w uniwersum FNAF-a. Naprawdę. To jest piękne. Gadam od pół godziny. I może skończmy już na tym, bo szczerze nie mam już nic do powiedzenia. Pewnie jakbym był sławny, to w galaksy bym jeszcze przesiedział dobre dwie godziny na robieniu zdjęć i dawaniu autografów ludziom. Ale na szczęście nie jestem sławny i nie mam takiego problemu jak Eleven. Moi drodzy, idźcie do kina, ci którzy nie byli, idźcie do kina, bo kurwa warto. Nawet jeśli byliście, to idźcie drugi, trzeci, nawet kurwa czwarty raz. Jak wyjdzie to na płytę, to ja od razu płytę nawet kupuję. Bo kurwa warto, ten film rozpierdala, to jest coś na co było warto czekać 9 lat. Od premiery pierwszego FNAF-a, od oficjalnego zapowiedzenia, że wow, powstaje film o FNAF-ie. Wiadomo jak to było. Warner Bros. Się wymigał, reżyserzy potem mówili, że nie chcą. W końcu to się udało i mamy efekty, które są dla niektórych zadowalające, a dla niektórych są to efekty, które rozpierdoliły kurwa każdego w środku na tyle, że każdy powiedział i że ten film jest kurwa zajebisty. Moi drodzy, dziękuję. Ja wiem, to nie była taka fajna recenzja. Taka profesjonalna, fajna recenzja, która by mogła, wiecie, zachęcić kogokolwiek do filmu. Wiem, że niektóre wątki pomyliłem. Niektóre wątki pominąłem. I nie opowiedziałem wszystkiego nawet bardziej niż Eleven. Ale chciałbym, żeby to było moje.
I wydaje mi się, że spełniłem jakby swoje pierwsze marzenie. Pójść w końcu na film Freddy FNAF. I chciałem nagrać właśnie taką oto recenzję i opowiedzieć, jakie ja miałem odczucia na filmie. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do końca, to zostawcie tą łapkę w górę i zostawcie tego suba. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że FNAF Movie 2 wyjdzie szybciej niż się tego spodziewamy. Cześć!